Cześć, zobaczcie was w kolejnym odcinku na kanale, to jest kolejny odcinek z Fafood Randomizer. Lecimy dalej. Dalej nie mamy więcej postaci. O Jezus, to będzie ciężkie. Ale dostaliśmy bardzo dużo rzeczy. Odblokowaliśmy. Bardzo dużo rzeczy się działo. I-Beam, Waterhole 2, Waterhole. Jak to się nazywa? Wait. Jak to się czyta? Okej, uciekamy. Juchor. Okej, nieważne. Mamy Quick Start Party. Podłączymy to, bo i tak więcej nie mamy. Teraz dopiero się skapnąłem, że tu można przejść sobie teraz, właśnie te przypomniałem. I tu nie można przejść, tam nie można. Więc w tym odcinku sprawdzamy sobie tutaj to miejsce. Tu, cudowne miejsce podwodne, które możemy poeksplorować troszeczkę, ale w zasadzie niezbyt dużo. Uciekajmy. Halo? Kurwa. No halo, obudź się. Okej, dziękuję bardzo. Dobra. O, shit. Co ja zrobiłem? Czy ja w ogóle dam radę z nim walczyć? Nie dam rady z nim walczyć. Dlaczego tu się ten boss zespawnował? Co za chuj! Ty chuju głupi! Dobra. Nie, zabieram to. No wypierdalać kraby! Kurwy jebane! Dobra. Nie. Mordujemy kraby. Chyba, że mnie zamordują, to też jest opcja, nie? Halo? Ruszcie się. Birthday? Nie wiem. I-Beam. Waterhole. Host. 2. Nie wiem. Bite. Bicie. Kurwa. Chica. Let's go. Chica. Dalej. Rób coś. Nie wiem. Wylecz ich. Toxic Bite. Chyba zmienimy part. Dobra. Tu aż dwie ciki. Chikorita, let's go. I-Beam. Unscrew. Da się? Nie da się. Gorący ser. Ej, możemy dać radę. Tylko ruszcie się, kurwa. Okej, leczymy. Dało radę! Okej. Jesteśmy wystarczająco silni, by walczyć z krabami. Phantom Freddy! Let's go! Bijemy go! Nakurwiamy typa! Okej, on jest łatwy. Jak twoja mama, znaczy co? Dobra. Dobra, już nie ma go. Chuj, nie ma go. Zajebiście. Mamy nowego membera w teamie. Ej, ale w zasadzie to jest... To nic nie znaczy, nie? Bo tutaj i tak postacie są... Ich skille nie mają znaczenia, bo wiadomo, niby tutaj są podpisane. Ale ich skille się zmieniają podczas... walki, więc to naprawdę nie ma znaczenia, kim gramy. I możemy sobie tak naprawdę team złożyć wizualnie, tak naprawdę tylko możemy stworzyć. A czy ja wolę Freddy'ego od tego melonika, od tego arbuza? No nie wiem. Chica jest memiczna, ona jest arbuzem, ale... Jup, pojebało!
She's fucking crazy! Daj mi tu Freddy'ego. Nie mamy w ogóle Freddy'ego, a już jednego Foxy'ego mamy. A Freddy'ego nie mamy. No to jest trochę dziwne, nie? Nie mieć Freddy'ego. O wilku mowa. On jest tutaj twarzą pizzerii Freddy'ego Fazbera, nie? No Freddy Fazbear, a... Freddy Fazbear jest twarzą pizzerii Freddy'ego Fazbera. Kto by się spodziewał? Dobra, atakujemy. Ej, kurwa, co tu się wydarzyło? Ej. No dobra, bo oni są silni. Wypierdam coś. Dobra, idę. Tutaj nie przejdziemy. Nie. O, Mad Endo. A jak on się spawnuje? Nie da rady z nim. Freddy, kurwa. Ej, dlaczego ja nie mam tych boksów? What? Wait, czeka. Chuja mi to da. Dobra, mam wrażenie, że tutaj był ten Sigu. Tutaj randomowo się pojawiał jako boss i dlatego on też się tutaj pojawia jako randomowy boss. Wiadomo, tutaj teraz wszystko jest randomowe, więc tam teoretycznie randomowo może się pojawić Scott. Jak to już ostatnio dwa razy się nam zdarzyło spotkać Scotta Cawthona. Więc... Bash Jam, I-Beam. On jest sam. Możemy dać radę. Chica? Czy coś? Kurde, mogłem... O! Ty chuju! Co to był za atak? Co był za atak? Dobra, ej, weź zgin może, bo... Słyszę, że Foxy największy damage zadaje. Się nie dziwię w sumie. Chociaż to zależy od ataku, nie? Ej. Wypierdalaj z tym alarmem. Nie. Don't you try this. Oh no. O, siema, ja nic nie muszę robić. Dobra. Wait, gdzie to było? O kurwa, no tutaj się pojawiał. No to chuj. Też wiem, gdzie mam nie pływać. Teraz już wiem, gdzie na pewno się spawnuje skurwysyn. No i oczywiście spróbuję, ale no patrzcie ile ja mu zadaję. To jest nie do zrobienia. Ale na razie... Dobra, nie, no, na hita bierze. Znaczy, na razie też... To zależy, bo czasami atakuje ten Toxic Bite. A ten Toxic Bite w zasadzie nie jest aż taki zły. Bo on zadaje damage over time. On nie zabija od razu. No nie. Wszyscy mam bajt 2. That's
That's a lot of damage, nie? Huge damage. Okej. Zabij mnie. Już, już. No. Dokładnie. Dokładnie. Ciężko. Ale... Nikt nie mówił przecież, że będzie łatwo. Dobra, idziemy na górę, bo tylko tam w zasadzie możemy coś zrobić. O, bubry. Bubry, siema. Ej, buber. Dobra, gin, buber. Okej. Okej, buber is gone. Tu jest ten krzak. Pytanie, czy chcę teraz tam wchodzić, czy... Bo tu jest jeszcze... O Jezus. Dobra, bijemy go. Ej no, dawaj, dawaj. I-beam, ej, czy on nie jest przypadkiem zbyt silny? Nie wiem, zapiczyłem się, wyleczymy. Nie no, nie wydaje się jakoś... Aha, okej. Okej, to wykrakałem nieźle. Ej, mogliby się go tak zajebać, nie? Cika. Ty ruszasz tymi biodrami, ale to nam nie pomoże. To nam nie pomoże, cika. Zostaw to na później. Dobra, weź go kurwa. Weź mu tak. Nie, oni tu ledwo co atakują. Chuj. Aha. No to żem zaatakował. Toxic Bite. Nie wiem, kurwa. Halo? Bijcie coś. Hot cheese. Toxic Bite. Foxy, let's go. Region Zone. Chuja to jest. No ale ja go nie. Ten nie rozkręcę go, bo kurwa nie zmę. Ten. Nie ma kurwa jak. Co tu chcesz rozkręcić? To jest glut. Ale spróbuję. No chuja, chuja. Bij go, kurwa. Zabij go. Chuj, nie wiem. Umrzesz wreszcie? Ej, ja nie sądziłem, że on będzie aż taki wytrzymały, nie? W sensie... Chłop się kurwa trzyma, jakby był bossem. Ale dobra, rób tego Bluma. Chuj, chuj, cika, spierdalamy, cika. Uciekaj, cika, okej. Dobrze. Dobrze, cika. Zasłużyłaś na pochwały. Dobra, idziemy do tego krzaka. O, zajebiście. No i mamy już odblokowany cmentarz. This is a horrible spooky place. I'm out of here. Okej. Okay. To jest straszne miejsce. Idę stąd. One thing is true. Nothing is, it seems. Dobra, nic tu nie jest takie, jakie wygląda. Musisz znaleźć kolejny zegar. Okej. Niech tak będzie. Dobra, wypierdzielać. Ale ta muzyka na tym cmentarzu, ona mi się tak nostalgicznie kojarzy z Rafoldem. Ej, drużyna! Drużyna, uciekamy! Ej, kurwa! Dziękuję kurwa bardzo, że się mnie posłuchaliście. Słyszycie ten soundtrack? On jest tak...
tak mi się nostalgicznie kojarzy z Snuffworldem. Dobra, mamy Boss Drain Mini ten, ale to wszystko jest do chuja, więc nie kupuję. O, to i Freddy. Dobra, oni nie powinni być aż tacy ciężki, co nie? Nie będziesz ciężki, dokładnie. No, Vigo. Już po nim zaraz. Po nim. No, jeszcze nie? Po nim. Czemu się tak trzymasz? Po nim. What? Chikę mi zabił. Jak? Okej. Okay. Kurwa. Co jest? Dobra. I tu był chyba... Tu był gdzieś... Tu był gdzieś taki nagrobek, który się glitchował, którego właśnie trzeba było iść w górę i się mapa glitchowała. I to spróbujemy zrobić, bo chcemy zdobyć więcej chipów dla naszych właśnie postaci, bo naprawdę przydadzą nam się. A tutaj co mamy? Find character! Let's go! Dobra, czy to było tu? A, właśnie te chipy też... Restytujemy. Defense... Ever Comet Week. Komety zostawimy. Party... Your party has... The element of surprise. To nie wiem co to jest, ale giveboxy są dobre. Find character. Teoretycznie tak, nie wiem, defense czy quick party? Quick start party w zasadzie. Nie wiem co to, nie wiem co to znaczy. Your party has the element of surprise. Nie wiem, ale zostawię to tak. Zobaczymy jak to się... O. Dokładnie. Zgliczowałem mapę. Spadaj. O, już jest nowa postać. A, i musiał to być on. Prawda? Slasher. No, no, jakbyśmy mieli ten slasher. Ej, on ciągle tylko slasherem rzuca. Ej, bo on kiedyś trafi, nie? On kiedyś... Okej, jeszcze nie. Ej, na razie nie idzie aż tak źle. Bo... On tym slasherem nie umie trafić. A jak trafi, to będziemy mieć przejebane. W zasadzie nie wiem po co się dać. O kurwa, okej. Okay. Ej, używaj tego slashera, okej? Okay? Bo wtedy mam większą szansę wygrać. Czemu się nazywa Job? Kurwa, gościu, nie atakuj normalnie, slashera używaj. Ty wiesz co to jest slasher? Dobra, nie, raczej nie dam rady. What? Okej, okay, wypierdalam. Trafił. Kurwa, trafił. Jeszcze obu. Ja myślałem, że to na jedną osobę działa, a to działa na dwóch od razu. Czy na wszystkich chyba od razu. Jeb, kurwa, 9999 HP odjął. Dobra, wypierdalaj Balloon Boy. Ball Boy w sumie. Ligma Balls. Tyle ci mam do powiedzenia. Liżmy. Znaczy co? Ej, dobra, bo ja bym go chciał tak... Ej, bo gościu mnie porobi zaraz.
Okej. Porobiłem go. Haha, nie dam się gówniarzom. Dobra. Wracamy. Spierdzielam. Ja chcę to... Nie! Odejdź. O kurwa. Jar! I came for you, booty. Dobra, bierzemy go. O nie, jumpscare'ował mnie. Bierzemy go. Nie wiem, dlaczego tylko fantomy mi się trafiają. Ale... Ale on już jest nasz. On jest nasz! Mamy go! Okej. Okay. To już druga postać dzisiaj, którą zdobyliśmy. Dobra. Nie mogę tam przejść. O nie! Zapomniałem. Tu się przechodzi. Tu. Nie, to, tego się nie zbiera. Tu się przechodziło do jaskini. W jaskini też. Spadaj. W jaskini gdzieś się coś zbierało. Pamiętam w taki sposób. Ej, no wypierdalaj! Kościół! Okej. Okay. Tu to się zbierało. Head Start Speed. Pytanie, czy to mi się przyda. To zbraliśmy. To są te skrzynki, które nie mogłem. Tu teoretycznie coś jest, ale to jest zablokowane, tego chyba nie zbiorę. Tu teoretycznie też coś jest, ale tutaj nie. Tutaj sobie, to jest chyba boss w ogóle, nie? Pamiętam, że to się nie zbierało. To też jest boss. Chyba. Coś tu na pewno jest. Tutaj też. Gdzie tu mam jeszcze coś do zebrania? Teoretycznie tutaj mogłoby coś być, ale nie. Tutaj jest przycisk. Tu będzie gdzieś zegar. Zegar jest gdzieś tu chyba. Tak mi się wydaje. Chyba zebrałem wszystko, co mogłem, nie? O, tu jest jeszcze to. Ej, ale głupie jest to, że to teleportuje w to miejsce, w które ma teleportować, więc nie zrobimy endingu z Old Man Consequences. Nie zrobimy. No cóż. Ale myślę, że przejście Fluff World Randomizer. Kurde. Myślę, że przejście na Floda Randomizer jest wystarczająco dużym challenge'em. I Chipper, nie. Mr. Chipper, wypierdzielaj, nie. O nie, znowu on. Spadaj. Spadaj. Ej, kościół, ej, wypierdalaj. Trzeci raz, kościół, nie, puść mnie. Co jest? Kurwa! Pff. Ej, no nie ucieknę. No nie. Będę trzymać to R. Popierdoliło go. Wait, wiecie co ja zrobię? Jak ucieknę? Się, ej, no halo, uciekajcie, nie? Halo? Ciężko tak? Ciężko wam? Ej, kurwa. Ej, co jest? A nie mogę. Dobra, przynajmniej nie umarłem. Trzymam się jakoś. Jako tako. O, bicy, chipy, reset. Find character, wypierdalaj, speed, to. Udało mi się! I fucking did it! Okej. Znalazłem słaby punkt Chippera. Prześladowcy jebanego.
Chipper prześladowca. Ora, znalazłem jego słaby punkt. Po prostu trzeba w bicy albo chipy wejść i tyle. Ej, co jest? Ej, ale dlaczego zbiło go to? Ej, on nie jest jakiś trudny chyba, nie? W sensie... Już się biłem z nim. Dlaczego, kurde... Nie rozumiem. Bajzy 2. Munchies. 2. To. No i git. Zajebiście. Jest o wiele lepiej niż ostatnio. W sensie w poprzednim odcinku. Takie mam wrażenie, że jakoś lepiej mi teraz idzie. Dobra. Wchodzimy do jaskini. I gdzieś tam na dole będzie zegar, który szukamy. Tu? Nie, tu jest ten. To nie jest zegar. Wait, gdzieś tu był zegar. Ej, co mnie rozkręcasz? Gdzieś tu był zegar. No. Snowku. O, shit. No nie. No to, nie wiem, F, nie? F, no nie dam rady z gościem. Jakby to jeszcze było jego łatwiejsza wersja, to by było fajnie. A tu się trafiła wersja, kurwa, Prime, nie? Bowen Prime. Nie wiem, zrób coś. No cóż. Skrzynek nie odblokujemy. Tutaj naprawdę trzeba bardzo, bardzo polegać na szczęściu. No bo wszystko jest randomowe, wiadomo. Jak coś jest randomowe, trzeba polegać na szczęściu. Aj. Ale muszę też levelować. Muszę levelować, muszę zdobywać lepsze postacie. No, muszę się stać lepszym, to będę mógł w stanie pokonać więcej przeciwników, a nie polegać tylko na tym, że akurat mi wypadnie słaby przeciwnik. Bo wiadomo, no, można niby polegać na szczęściu, ale lepiej mieć sytuację pod kontrolą, niż polegać na szczęściu. Taka jest prawda. Chłopaki, uciekamy. Chłopaki, to nie jest moment, to nie jest chwila. Cika, proszę. Okej, okay, dzięki. Widzicie, Cika trzeba ładnie poprosić. Cika to jest... Cika to jest dobra przyjaciółka. Pamiętajcie, tylko przyjaciółka. Yandere Cika teraz mnie dorwie. Wait, bo tu jest... Jak ja kurwa poszedłem? Tu jest sklep. Ej, wypierw dalej. Okej, okay, why the rabbit, wypierw dalej. Chica! Zawsze jak mówię Chica, to się udaje. Okej, okay, to jest już lepsze. Ale nie jest wystarczająco dobre. Tam były... Wcześniej widziałem lepsze. Ten czerwona wersja była. To nie wiem, czy widziałem. I to tak samo. Nie przypominam sobie. Ale mam już trochę tych tokenów. Więc...
mógłbym sobie kupić jakieś tam ulepszenie. Tylko nie wiem, czy mnie stać. Bo te ceny to też są jakieś kurwa z kosmosu. Więc... No, te ceny to też jest kwestia szczęścia. Jakby miał to nie tak, jakby na to tak spojrzeć. Okej. Tutaj nic nie ma. Jakim prawem tutaj nic nie ma? Wait. O nie, wypadł. Chciałem... Chica. Za każdym razem. Wait. Tutaj można tak przejść, a ja przeszedłem... A nie, nie przeszedłem. Tu przeszedłem. Okej. Tutaj mogę jeszcze do góry pójść. Mogę iść jeszcze do góry. Sprawdzić, co jest na górze, na nas czeka. Na górze czeka na nas nic, bo nie mamy klucza. O, siema, koledzy. Gryziemy ich, nie ma co. Okej. Dobra, mają wszystko, wszystko mają osłabione. Jest git. Dobra, stój tu już łatwo. Nikt nie atakuje. Okej. O, levelujemy, dobrze. To tam nie przejdziemy. No. Pozostaje się cofnąć. Pytanie, czy chcemy zegary zbierać? Bo ja bym musiał się zastanowić. Gdzie tu był zegar? Wait, tutaj była droga. Wypierdalam. Okej, nie. Nara, halo, kurwa, Bonnie. Wait, tutaj gdzieś była droga. Tutaj była, wait. Już sobie przypominam. No, spadaj! Glucie! Chica! Dobra, nie tu razem. Okej, okay, Chica, Bonnie, let's go. Kurwa, Freddy! Freddy, rób coś! Freddy! Nie patrz się tak! Kurwa! Ty, mały! Shit. Okej. Gdzie tu było? O, tu było zejście. Tu już sobie przypominam wszystko. Okej. Tutaj się przechodziło. No i tu coś będzie teraz. Zapisuję. Co kurwa? Tego zegara tutaj nie ma. Już nie pamiętam, czy tu był. Czy tu miał być zegar? Czy co tu miało być? A może tego zegara tu nie ma, bo pominąłem poprzednie. Tak też może być. Dobra, chuj w te zegary, nie? Ważne, żeby tą grę przejść. Dobra. Ej, dam radę w ogóle z nimi, bo tak ciężko. Idzie w łeb. Ej, kurwa. Ej, zabij go. Zabij. Ej, zdejchaj. Kurwa. Weź zdechnij. Ej, hell no. Hell no, nie rób tego. Nie chcesz tego robić. Kolego. Okej. Już byłem gotowy kliknąć R.
Już byłem gotowy, ale powiedział sobie, nie? Ja nie będę uciekać. Jestem męski mężczyzna. O! Tu jestem. I tu będzie boss. Okej. Okay. Tu będzie boss, więc... Który to będzie boss? Obstawiamy w komentarzach. Za 3, 2, 1 przekonujemy się. Super Gun. No to jestem w dupie. Ach. Nieźle. A już się cieszyłem, że będzie zwykły Sigun i że dam radę jakoś go tam, wiecie, siuru buru, weź go tam pobić i tak dalej. Pokonam go na luzie. A tu nie, bo to Super Gun musiał być. Nie mogli być... Nie mógł być łaskawie Sigun zwykły, nie, Super Gun. Dobra. Prawie mogę to kupić, prawie. To by mi się przydało. Spróbuję. To nie powinno być takie trudne, co nie? Co nie? Zaraz się przekonamy. Trochę są wytrzymali. To trzeba przyznać. A ja chciałem tylko zbroję sprawdzić. Dobra, weź, spadaj. Spadaj. Aj, gościu. Okej, okay, nie wiem, czy nawet wątpię, żebym dał radę. Ani jeden nie padł. To jest problematyczne. Ta. Nie, nie. To nie ma sensu. To nie ma sensu. O mój Boże. Nie wiem, nie. A jak wejdę i wyjdę? Zbiorę to. Ceny się zmieniają, więc jak ceny są losowe, to losowo mogę tu trafić na cenę, która by mi odpowiadała. Ta cena mi nie odpowiada. To trzeba robić... Tango? Co ty tu robisz? Taka sama sobie chodzi, nie wiem. To nie twoje ziemie, ej, wypierdalaj. Wypierdalaj z mojej ziemi. Dwa. Bo do chuja to jest. Dobra, nie. O, co to jest? Withered Bunny! To raczej damy radę. No. Git. Water of Oscru. Dobra. Bo niego mi jeszcze wkręcił przy okazji. Ej, no to zamienimy sobie jego na... O, zwykłego Boniego na... Weaver's Boniego. Człowie Foxiego. No. On jest jakiś kurwa krzywy. Ja zamienimy go. No. Chociaż... Teraz się zastanawiam. Może zrobimy tak, że będzie on, a tu będzie on. No. No, będzie git. Nie wiem, ten Toy Bonnie mi się tutaj we FNAF World jakoś tak nie podoba.
normalnie jest git, a... O, patrzcie, teraz by mi było stać, nie? A wcześniej by mnie nie było stać, więc teoretycznie tyle może się też trafić tu, więc to zależy naprawdę od szczęścia, czy mi się tu akurat trafi. Ale tu się te skrzynki odnawiają. Kurde, mam sposób na farmienie. Okej. Może dam radę ich rozwalić. Też to będę jakieś coiny. Okej, blunt. Płotro 2. Okej, już jednego nie ma. Nie wiem, mule wall, nie wiem, cokolwiek klikam. Weź kurwa się uspokój. Bite. Nie wiem, waterhouse. Dobra. O! O no, my boy. O no. O nie. Nie rób tego. Okej. Okay. Myślałem, że będzie powtarzać po swoim koledze. A nie tym razem. Okej. Okay. Ich można załatwić. Speed down. To... Nie wiem, wyleczymy cokolwiek. Znowu to... Waterfall 2. Nie? Okej, okay, nie wiem. Cupcake, kurwa, nie wiem. Okej, okay, buzz jam. Okej. Okay. Zrobione. No i więcej fast tokenów mamy. Coraz droższe. O co chodzi? O, okej, okay, to już są realne ceny. Ale wciąż mnie nie stać. Wciąż jestem spłukany. Na to mnie stać teraz, ale po co mam kupować gorsze, jak może mi się trafić randomowo na lepsze, więc ja nie widzę sensu w kupowanie, nie wiem, kupowanie tego, wiecie, tak chronologicznie jest dla mnie bezsensowne. To powinno być tak, że no, to jest naj... tańsze, później to, później to. Teraz teoretycznie tak jest, ale to się co chwilę zmienia, więc no, teraz to jest. A nie, myślałem, że jest tańsze. Ja się pomyliłem, głupi jestem. Dobra. A i znowu Golden Freddy. Dobra, idziemy pokojny. To jest... spadaj. Oj, znowu. O, cika. Kurczaczek. Dobra. Nie wiem, bijemy ją. Możemy ją zdobyć. Dla kolekcji. Zróbmy to. Dobra, weź ją ugryź. Party. Bite. Bash jump. Radę? Okej, okay, dało radę. No i zajebiście, 15 tokenów kolejne.
To sobie zamienimy tą chickę na tą. Nie wiem, jakoś... Ta jest taka, ona mi się źle kojarzy. Kto wie, ten wie. Ona mi się źle kojarzy. Ale ona jest taka, fajna, wesoła. Ma fajne te też te... Ten... Nie wiem. Chciałem powiedzieć, że ząbki, ale ona też ma te ząbki. Ale u niej jakoś bardziej się rzucałem w oczy, bo... Bo ma tą paszczę tak otwartą. Nie wiem, no niby to samo, nie? No jak się tak patrzy na to, no to jest to samo. A jak się porówna Withered Chickę właśnie z dwójki i z jedynki, no to jest różnica w budowie tego animatronika, a tak jak się we FNAF Worldzie popatrzy, to jest w sumie to samo, nie? Jakby ta chica, ona ma tutaj nogi, ona tu tylko miała stopy. A tutaj też ma nogi. A ona tak nie miała we FNAF-ie 1. Ona tak miała, ale ona nie miała, więc... To jest trochę... Kot tu trochę coś zmienił. O, siema, kogo my tu mamy? Spadaj. Może mi się trafi. O, się trafiło. To się trafiło. Naprawdę wesoło. O, znowu. Co? Coffee machine. Naprawdę maszynka do kawy. O, znowu. Pandaj Foxy! O nie, ale nie damy rady z nią. Chociaż może... Nie. A Pandaj Foxy by się przydała. Przydała. Nie wiem. Już sam nie wiem. Aj, nie. Nie, nie da rady. Pandaj Foxy to już... Zbyt wysoka liga, jak dla nas na razie. O, chemii tu jeszcze brakuje. Purple guy, o! Te ceny... One są przerażające. Naprawdę. Te ceny to jest... Powód, dlaczego FNAF jest... kategorii horror. To wszystko przez te ceny. Dobra. Jej, ja tak mogę do końca życia, nie? Bo jakby... Nigdy nie wiadomo, kiedy się trafi... To, co chcę, tak naprawdę. Czy się w ogóle trafi. 10 tysięcy. Prawda. To jest... 4 tysiące. To nie jest aż tak źle, aczkolwiek... Aby mi się tak coś trafiło, to by było nieźle. Ale chyba nie może się trafić też... zbyt nisko. Chyba. Takie mam wrażenie. Że to niby jest randomowe, ale chociaż może po prostu nie mam szczęścia. No. Ewidentnie. Jo! To jest chyba najniższa cena, jaką widziałem. Chyba. Ale nie stać mi na żadne z nich. A prawie by mi było stać. Jau. Spierdzielaj. Nie, naprawdę fajny żart. Nie, to też nie to. Uuu, chica. Idzie po skrzynkę. To jest... Ja wiem, że to nie jest najciekawszy
sposób na farmienie, ale jest w miarę użyteczny. Phantom Foxy znowu. Nie. Ja cię co? Chodźmy po skrzynkę. O! A z nim dam radę się bić? Nie jestem pewny. Prototyp. Dobra, bijemy gościa. No chyba nie jest zbyt silny, więc możemy dać radę nawet. Chociaż się odpali gościu. Speed mu zmniejszymy. Pizza weed. Hot cheese, nie wiem. Okej, weź zdechnij już, bo tak wiesz. No nie miło tak z twojej strony, że żyjesz. O, dzięki. Ej, znowu. O, ho. Jakby jeszcze teraz trafił tym slashem, to by było. Nope. I idziemy po skrzynki. Dobra, myślę, że zaraz będę kończyć, bo coś tam to... Porobiliśmy trochę. To trzeba przyznać. Ale z tą zbroją to raczej... No patrzcie jak blisko. No z tą zbroją to raczej chyba nie dziś. A byłby taki happy ending. Taki happy ending by był. Gdyby mi się jeszcze pod koniec udało zdobyć tą zbroję, to to by było dopiero szczęśliwe zakończenie. FNAF happy end, nie? Czy tam good ending. Jak na razie same bad endingi są. Oj. Nie dam rady, nie. Nightmare, bo no. Co to kurwa jest? Dobra, przydałoby się z jakimś bossem powalczyć czy coś. Żeby to nabić, bo naprawdę... No tak się nie da. Co kurwa? Nie. Wypierdaj. Kościół, nie. Raus. O, co jest? O, JJ. Kto by się je spodziewał? Dobra. To zdobywamy kolejną postać w tym odcinku. Let's go. Trochę tych postaci już tutaj zdobyliśmy. Tworzymy powoli, ale do przodu. Tworzymy swoją wymarzoną drużynę. Swój Dream Team tworzymy. Okej. Chuj. Nie. To nie jest to. Ja JJ nie chcę raczej w swojej drużynie. Ja nie przepada, ja nie, ja... Te gówniarze... Nie... Cały ich kurwa gatunek powinien wyginąć. To nie jest to. Dobra.
to wciąż nie jest to. Trudne sprawy. Trudne dropy. Let's go! Zajebiście. Jest happy ending. Jest szczęśliwe zakończenie. Mogę zakończyć odcinek. Dziękuję bardzo. Okej. Aż straciłem kurwa wiarę, nie? Nie wiem. Nie wierzę, co się właśnie wydarzyło. Okej. Mamy. Tytanowa zbroja. Let's go. Ja to kończę. Taką mamy drużynę. Zajebistą. Tytanowa zbroja się trafiła. Wreszcie. Ja nie mogę. Okej, okay, teraz możemy się actually bić z tymi bossami. Teraz actually mogę się zmierzyć tam. Z większością chyba. No, może nie z większością, ale z dużą częścią teraz mogę się napierdzielać. Dzięki... Głównie przez to, że mam tytanową zbroję, ona dużo, dużo obrony daje, po prostu. Tytanową zbroję, raczej tytanowy endoszkielet. Ale wiadomo, to jest zbroja. To jest traktowane jako zbroja. Wiecie, no, RPG, gry RPG i tak dalej. Ja pierdzielę. Aż nie uwierzyłem, jak zobaczyłem, że... Zobaczyłem tą cenę i mnie... Zmiotło, nie? Aż przez chwilę nie wiedziałem, czy dobrze widzę, nie? Dobra. Okej, okay, dzięki za oglądanie. Napiszcie hashtag tytanowa zbroja.